Cześć, dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób uchwycić ulotne myśli, to znaczy będziemy mówić razem z Robertem Lipińskim o notatkach, o tym, jaka jest waga notatki przed spotkaniem, jak notować w trakcie spotkania i jak syntezować tą notatkę, aby po spotkaniu mieć gotowy materiał do pracy z klientem. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, witamy Was dzisiaj w kolejnym odcinku naszego podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. Witamy Was. Robert Lipiński, specjalista od sprzedaży, od tego, żeby zespoły sprzedażowe w Waszych firmach działały należycie, przyprowadzały klientów i klienci ci byli zadowoleni z tego, co z Wami robią. A z drugiej strony kamerki ja, czyli Tomasz Ciosek, przedsiębiorca, który wyciąga od Roberta Lipińskiego te wszystkie rzeczy, które są przydatne w życiu przedsiębiorcy na co dzień w obszarze sprzedaży. Zaczynamy oczywiście, już pamiętam, od hasztaga. Hasztag przestań wreszcie sprzedawać. Robercie, możesz jeszcze raz powtórzyć hasztag dla pamięci. Hasztag przestań wreszcie sprzedawać, pamiętajcie, z polskimi znakami. Tak jest. Już na starcie zachęcamy Was do gromkiego lajkowania tego materiału. Można liczyć na to, że dzisiaj będzie jak zwykle fantastycznie. Rozmawialiśmy ostatnio o Discover Meeting. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to gorąco zachęcam. To jest odcinek poprzedni, który gdzieś tutaj pewnie będzie zalinkowany, gdy tylko zmontujemy ten materiał. No i w trakcie tego odcinka wyszło, że taka rozmowa pod tytułem Discover Meeting wypadałoby, żeby była gdzieś zapisana, zanotowana, aby nam nie uciekła. Tak się składa, że tak jak mówiliśmy poprzednio, Robert na drugie ma pan notatka, więc Robert doskonale wie, jak zrobić, żeby te wszystkie myśli, które gdzieś pojawią się podczas przeprowadzania spotkania Discover Meeting, nam nie uciekły. Mało tego, żebyśmy byli w stanie na podstawie tych wszystkich myśli zrobić takie podsumowanie, abyśmy zarówno my, jak i druga strona, czyli nasz rozmówca, dokładnie wiedzieli, dokąd zmierzamy, po co i co z tym zrobić dalej. Robercie, czy nic tu nie nazmyślałem? Nie, już pół odcinka powiedziałeś. No dobra, to uczymy się. To jedziemy dalej. Okay. No. Wszystko się jak do tej pory zgadza. To już ja. No możesz coś tam powiedzieć, skoro no właśnie. Warto coś dołożyć. Ja może się na chwilkę odniosę do tego pana notatki. To faktycznie... I to nie jest przezwisko, to jest raczej nie, domek. Oczywiście, to ja to traktuję pozytywnie, to znaczy to powiedzenie pan notatka towarzyszy mi od dawna, dlatego że ja po prostu jestem fanem notatek wszelakich. Lubię robić notatki i te notatki mi wiele razy uratowały skórę, zarówno już podczas studiów jeszcze albo i wcześniej, a w szczególności w biznesie, więc notatka jest czymś naprawdę ważnym. Pewnie dzisiaj trochę o tym opowiem. No więc wróćmy do poprzedniego odcinka, tak na chwilkę, bo mówiliśmy o Discovery Meeting i jak pamiętacie, to jest spotkanie, które ma na celu poznanie sytuacji naszego klienta i zidentyfikowanie problemów, które u niego występują. No i możemy sobie od razu wyobrazić, takie spotkanie nie może trwać kilka minut, kilkanaście pewnie też nie. Takie spotkania z mojego doświadczenia trwają zazwyczaj 45 minut, półtorej godziny nawet. No i teraz pytanie, czy nie robiąc notatki na takim spotkaniu, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby to spotkanie faktycznie w procesie sprzedaży posunęło nas do przodu. Jeżeli nie mamy notatki, stawiam taką tezę, że będzie ciężko. No ale wiesz co, przecież możemy wszystko, najważniejsze rzeczy gdzieś tam w głowie zostaną, prawda? No, zapomnimy o tych nieistotnych, ale to najważniejsze teoretycznie no w głowie mogłyby zostać. I tu jest właśnie ta różnica pomiędzy notatką a notatką. To znaczy można powiedzieć, że to, co teraz powiedziałeś, to jest ta pierwsza notatka, a to, co ja zaraz powiem, to jest ta druga notatka. Wiele osób robi notatki kontekstowo, czy tam bulletowo, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, punktowo, hasłowo. No i okej, nie? Można tak robić. Tyle tylko, że taka notatka powoduje, że mamy trochę pracy później. Na pewno. Ja staram się mówić o takiej notatce, która pozwoli nam zoptymalizować czas bycia na spotkaniu z klientem po to, żeby po jego zakończeniu właściwie mieć gotowy materiał do podsumowania tego, co chcemy klientowi napisać. I o takiej notatce będę chciał mówić. W związku z tym nie zachęcam, a wręcz można powiedzieć rekomenduję, żeby robić notatki nie hasłowe, tylko oczywiście nie mówię, żeby robić stenogram ze spotkania, nie? Bo to też nie o to chodzi. Natomiast nauczyć się robić tak tą notatkę, żeby pozyskiwać ze spotkania te rzeczy, które są nam potrzebne do
dalszego procedowania, czyli to, co mieliśmy do uzyskania w Discovery Meeting. Przypomnę. A poczekaj, bo to jest jedna rzecz, która dla mnie jest dość istotna. Rzeczywiście ty pewnie będziesz o tym mówił, tak zgadując troszkę do przodu o formule, bo żeby mieć te informacje, które nas interesują, no to powinniśmy to spotkanie sensownie prowadzić, czyli powinniśmy mieć tę kontrolę. No właśnie. Ostatnią literką, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Jeżeli zaczniemy od ostatniej literki z naszej formuły, czyli, no właśnie, bo my chyba powiedzieliśmy teraz, ja już nie pamiętam, który odcinek był poprzedni, to już sobie sprawdzicie na YouTubie, ale mówiliśmy, więc w ostatnich odcinkach mówiliśmy o Discovery Meeting i o formule. Te dwa odcinki się ze sobą bardzo łączą. I oba będziemy linkować. Tak, i ten dzisiejszy jest, można powiedzieć, kontynuacją. To tak przypomnę to, co powiedział Tomek w jednym z odcinków, że jeżeli ktoś będzie wnikliwie i cierpliwie oglądał odcinek po odcinku, to tak naprawdę dostaje całkiem fajny materiał, który pozwoli mu różne rzeczy nawet samemu sobie, że tak powiem, zrobić. Robert, to była tajemnica, myśmy o tym rozmawiali już offline. Dobra, dzisiaj mam dobry dzień, więc oglądajcie nas po prostu. Dobra, wracając do notatki i do tej kontroli, o której powiedział Tomek. Dokładnie tak. Jeżeli mamy kontrolę, idziemy na spotkanie wiedząc, jak powinien wyglądać Discovery Meeting, jeżeli idziemy na spotkanie wiedząc, co zawiera formuła sprzedaży i o jakich informacjach chcemy z klientem rozmawiać i jakie informacje chcemy od niego pozyskać, to teraz naszym zadaniem jest to, żeby tak prowadzić to spotkanie, żeby rozmawiać właśnie o tym. Mhm. Oczywiście może być tak, że trochę tego spotkania nam gdzieś ucieknie na boki, ale właśnie po to mamy formułę i po to mamy strukturę Discovery Meeting, żeby pamiętać o tym, żeby rozmawiać o tym, o czym chcemy, co chcemy dalej, że tak powiem, wykorzystać do dalszych rozmów w procesie sprzedażowym. Tego powinniśmy się trzymać, robiąc notatkę. Ja teraz znowu przypomnę dla tych, którzy nie oglądali albo oglądali, żeby im się utrwaliło. Chodzi nam o to, żeby po spotkaniu mieć takie rzeczy jak ból, czy problem, wyzwanie klienta, konsekwencje, które powoduje sytuacja, w której on nic z tym nie zrobi, ten nasz klient, czyli mamy ból, konsekwencje. Kolejna rzecz to są przyczyny, które powodują, że ten ból występuje. Najlepiej, jeżeli to jest kilka przyczyn, a nie jedna, bo warto to troszkę podrążyć, tak? Bo zazwyczaj to nie jest tak, że jest jedna przyczyna. I na koniec dnia musimy wiedzieć, czy my mamy możliwości, żeby to zaadresować. I teraz pamiętając oprócz tego jeszcze formułę sprzedaży, której mamy informację, znaczy wiemy, że rozmawiamy z power sponsorem, czy z osobą, która podejmuje decyzję, dodatkowo wiemy, że szukamy wizji i wartości, to te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, powinny się znaleźć w notatce. Teraz jak taką notatkę zrobić? Ja rekomenduję... I tu cyk, uwaga. Tak, tu zaczynamy. Proszę wziąć długopis w rękę i zacząć robić notatkę. Myślę, że tak. Ja bardzo długo miałem ten problem, o którym mówiłeś, że jak się ma notatkę i notatka jest, powiedzmy, długa, chaotyczna i tak dalej, to trzeba się dosyć mocno zastanowić potem, co z tej notatki jest ważne, a co z niej jest nieważne. I to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że jak nie chcesz takiej robić notatki bardzo dokładnie, to zaczynasz ją robić hasłowo. Jeden i drugi sposób nie jest idealny, wiadomo. Ja może powiem o pomyśle, który nie jest też pewnie idealny, ale można się go nauczyć. To, co możemy zrobić przed spotkaniem, to przede wszystkim uprzedzić klienta, że będziemy notować. Myślę, że to jest mega ważne, tak, żeby klient wiedział, że my podczas tego spotkania będziemy notować. I to nie będzie... Super, że to mówisz, bo często jak rozmawiamy z ludźmi na temat notatek w trakcie spotkania, to ja mówię, ale wiesz, ale to jest niekulturalne, no bo co, ja wyciągnę telefon i będę zapisywał, albo komputer, no jeszcze w notesie takim papierowym to jak cię mogę, ale potem to trzeba przepisywać na komputerze, wiesz, 17 razy i to nikomu się nie chce, to ja tak naprawdę zapamiętam albo notatkę zrobię zaraz po wyjściu od klienta. Nie? I wtedy pisanie notatki na bieżąco no nie istnieje. Tyle różnych wątków poruszyłeś, że właściwie do każdego mógłbym się odnieść zupełnie oddzielnie. Spróbuję to tak bardzo szybko podsumować. Według mnie to są głównie wymówki. Mm-hmm. To znaczy, ja myślę, że jestem żywym przykładem i nie tylko ja, osoby, które gdzieś tam ze mną pracują, również tego doświadczyły, że można robić notatkę w czasie rzeczywistym podczas spotkania. Są wyjątki. Wyjątkiem może być spacer, wyjątkiem może być lunch w dobrej restauracji, wyjątkiem może być, nie wiem, spotkanie przy kawie na jakimś małym okrągłym stoliku. No wiadomo, wtedy nie zrobimy notatki. I tutaj jest kolejny wątek, który poruszyłeś. Zróbmy to najszybciej, jak się da po spotkaniu, ale naprawdę od razu, nie tam, że wrócę do biura, to zrobię, bo nie zrobię. Wpadnę jeszcze po drodze na 2 czy 3 spotkania, ktoś do mnie zadzwoni, wpadnie mi coś ważniejszego. Nie jestem w stanie odtworzyć dokładnie tych emocji,
i tych rzeczy, które się wydarzyły na spotkaniu, one potem są mega ważne, bo my je pewnie przekażemy komuś w firmie, ktoś na podstawie tego będzie nam pomagał przygotować ofertę być może i tak dalej. W związku z tym notowanie w czasie rzeczywistym jest kluczowe, ale właśnie żeby to zrobić, to trzeba poinformować o tym klienta, czy wręcz go zapytać, raczej to nikomu nie przeszkadza. Wręcz moim zdaniem klienci odnoszą się do tego w taki sposób, ok, przyszedł ktoś, to chce mnie naprawdę wysłuchać. I teraz druga rekomendacja, czy taka rada, jak to robić, żeby pozyskać te informacje, które chcemy. Skoro mamy strukturę, konkretną strukturę spotkania, to to, co możemy zrobić, to, co ja robię i to, do czego was zachęcam, to dosłownie literkowo sobie tą strukturę na pustej kartce, uwaga, najlepiej nie w kalendarzu i nie w notatniku długopisowym jakimkolwiek, bo wtedy musimy to przepisać. Najlepiej to robić od razu w komputerze. Sorry, ale tak jest najlepiej. Jeśli nam się to nie uda, trudno, ale próbujmy dążyć do tego, do tej doskonałości. Rozpisujemy sobie tą strukturę w ten sposób. Ja to robię tak. P, C, R, C. Czyli dokładnie w taki sposób. Czyli pain, consequences, reasons, capabilities. Bo to jest z angielskiego, mi jest prościej. Czyli ból, konsekwencje, przyczyny, możliwości. Możemy to po polsku zapisać. Kiedy mamy na pustej kartce cztery literki, najlepiej ułożone od góry do dołu, to wiemy, że musimy uzupełnić treść, która będzie odpowiadać tym czterem, nazwijmy to literkom. I teraz to spotkanie może przebiegać w różny sposób. W pewnym momencie możemy uzyskać informacje z dolnego C, wcześniej możemy coś, jakiś przyczyn uzyskać, przez chwilę klient powie o jakimś tam wyzwaniach. Natomiast naszym celem jest to, żeby pod koniec spotkania zerknąć, po prostu zerknąć na naszą notatkę i zobaczyć, czy mamy te wszystkie literki, o których była mowa. Naprawdę to bardzo porządkuje. I teraz uwaga, może się okazać, że jest masa takich dodatkowych rzeczy. Ja zrobię zazwyczaj tak. Pod tymi czterema literkami stawiam sobie dwie kreseczki i przerzucam kursor na dół. Wszystko, co jest dodatkowe, off topic tak zwany, nie wiem, jakieś informacje, które nie do końca jeszcze tutaj nam pasują do tego, żeby potraktować to jak jedną z tych czterech rzeczy na górze. Oczywiście w notatce mogą być, ale my z góry wiemy, że ta notatka dzieli się na dwie części. Część zasadnicza i część taka, bym powiedział, off topic, tak, czyli coś poza tematem. I teraz dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jak też śledzicie nasze spotkania i nasze rozmowy, to pewnie już wiecie i o tym też mówiliśmy. To, co się wydarzy na Discovery Meeting, jest, można powiedzieć, wsadem do podsumowania spotkania. Wsad do podsumowania daje nam możliwość napisania klientowi takiego maila czy takiej wiadomości, która nas przesunie w procesie dalej i pozwoli nam pójść do kolejnych kroków. Kiedy to jest przez klienta zaakceptowane po wysłaniu, to staje się to nam najprawdopodobniej jakimś wsadem do naszej propozycji. Tak, czyli inaczej mówiąc, oferty. A nawet jeśli nie wsadem, to na pewno punktem wyjścia. Idąc dalej, kiedy już tego klienta pozyskamy, zrealizujemy u niego projekt bądź coś mu sprzedamy, to to podsumowanie spotkania, które zrobiliśmy po Discovery Meeting, staje się nam reference story, staje się nam pewną historią. Będziemy musieli tylko zmienić tryby, tak? Bo tam pisaliśmy w sposób taki, że coś tam się teraz dzieje, a potem będziemy musieli napisać, że to się wydarzyło. Czyli jednym słowem powstaje nam historia. Pamiętacie, jak mówiliśmy o Discovery Meeting, to na początku tego spotkania przywoływaliśmy historię innego klienta. I to podsumowanie staje się nam jakby takim przyczynkiem do case study, tak? Tak, którego dokładnie, nie lubisz określać w ten sposób. Natomiast daje nam to też możliwość spojrzenia na skuteczność naszego działania, prawda? No bo na początku mówimy, dobra, no to tobie nie działa to i tamto, chcielibyśmy, żeby zadziałało. I to jest czarno na białym napisane, nie? I teraz pod koniec naszego działania jesteśmy w stanie sprawdzić, czy faktycznie to się wydarzyło. Tak, i teraz to, co powiedziałeś, zdarzy się też z jednego, w jednym, znaczy jest jedna kluczowa rzecz, która musi się wydarzyć. My maksymalnie 2-3 dni po spotkaniu powinniśmy takie podsumowanie, tą notatkę, która jest podsumowaniem, wysłać do klienta z przygotowanymi wcześniej podczas spotkania propozycjami kolejnych kroków, najlepiej od razu określonymi w jakiejś dacie i z prośbą o to, żeby klient to albo zaakceptował, albo odesłał nam informacje, z którymi elementami się nie zgadza. I kiedy mamy coś takiego, to po pierwsze klient się angażuje i my już wiemy, gdzie jesteśmy tak naprawdę w tym naszym procesie, czy to, co zrobiliśmy, faktycznie odpowiada rzeczywistości, czy może z jakiegoś powodu klient powie, nie, to ja jednak nie chcę aż tak głęboko w to wchodzić i nam po prostu na to nie odpisze. Czyli znowu mamy element pewnego,
pewnych kwalifikacji i dyskwalifikacji. A propos tej skuteczności, to tutaj taka krótka anegdotka. Miałem kiedyś takiego podopiecznego, Kubę, pozdrawiam, z którym miałem okazję pracować w jednej firmie. Najpierw doradzałem tej firmie, potem wszedłem tam jako osoba zarządzająca sprzedażą i Kuba był takim sprzedawcą, którego można powiedzieć od początku kształtowałem, w takim podejściu właśnie związanym z tymi metodykami, które stosuję. I później jak Kuba stał się liderem zespołu i przyszli nowi sprzedawcy, to wypowiedział takie fajne słowa. Słuchajcie, jak będziecie na spotkaniu i zrobicie taki discovery meeting, pozyskacie te wszystkie informacje i napiszecie dobre podsumowanie, i tutaj użył słów niecenzuralnych, to nie ma we wsi, żeby klient nie kupił. I faktycznie tak było. Ta nasza skuteczność w tym konkretnym case'ie bardzo wzrosła, tak? Może będzie kiedyś okazja, żeby porozmawiać o takich przykładach klientów, z którymi pracowałem. Natomiast tam faktycznie było tak, że właściwie mieliśmy ponad chyba 70% skuteczność rozmów do kontraktów. Ich nie było dużo, ale te, które robiliśmy, za które się zabieraliśmy, bardzo selektywnie to faktycznie robiliśmy. No więc podsumowując chyba, bo to już myślę, czas na podsumowanie. Zachęcam Was do tego, żebyście patrzyli na to wszystko, o czym my tutaj mówimy, jako pewne naczynia połączone. Czyli jest formuła sprzedaży, która jest dla nas pewnym wyznacznikiem sposobu myślenia. Jest discovery meeting, które ma pewną konkretną strukturę, określoną jako te cztery litery, czyli PCRC. Pain, consequences, reasons, capabilities, czyli ból, konsekwencje, przyczyny, możliwości. Najlepiej jest przed spotkaniem, w narzędziu, w którym będziemy robić notatkę, przygotować sobie takie cztery literki, mając kontrolę i pamiętając o tym, robiąc tę notatkę, wypełniamy poszczególne luki pomiędzy tymi literkami. To, co jest inne niż to, co dotyczy, nazwijmy to, tematu, zapisujemy jako takie elementy poza tematem, tak, off topic. Dokładnie. I po spotkaniu wyjmujemy z notatki tą część, która zawiera te cztery literki i na tej podstawie tworzymy podsumowanie. To podsumowanie też ma właśnie taką strukturę. O tym chyba powiemy w kolejnym odcinku. Możemy takie coś powiedzieć. I kiedy zrobimy to, to wysyłając do klienta w ciągu tam powiedzmy maksymalnie 2-3 dni, jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której jeśli klient zaakceptuje to, co tam się wydarzyło, to prawdopodobnie, z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, pójdziemy dalej. I to pewnie będzie ten kluczowy, milowy kamień, który sprawi, że później faktycznie nawiążemy współpracę, albo jeśli z jakiegoś powodu klient tu i teraz nie jest gotowy na zmianę, którą opisaliśmy w tym podsumowaniu, bo może się z tego wycofać, to będzie dla nas dobry sygnał, żeby się to, za przeproszenie, nie pakować. Tak jest. I to zobaczcie wszystko w kontekście całego procesu sprzedażowego. Nie? I tutaj nie robimy pustych przebiegów, nie oszukujemy samych siebie, że coś klikniemy, przerzucimy beleczkę, wiecie, w systemie kanbanowym typu Trello z lewa na prawo, że zrobione, tylko po prostu mamy poszczególne kamienie milowe, poszczególne kroki i jeśli one zostały w odpowiedni sposób wykonane, zaakceptowane, zakontraktowane, przeszliśmy dalej, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że posuwamy się do przodu w procesie sprzedaży i o to właśnie walczymy. Dokładnie. Żebyśmy tak wiedzieli, co się dzieje, a nie zgadywali. Lubię na to mówić obiektywizacja sprzedaży. Ale to jest takie, wiesz, odhumanizowane i tego nie możemy... A ja o tym opowiem i to zhumanizujemy. No to pięknie. W ramach, słuchajcie, hintu na dzisiaj, myślę, że bardzo dobrym hintem jest po prostu strukturyzacja notatki w taki sposób, jak Robert przed chwilką to opisał, czyli miejmy to wszystko, miejmy całą notatkę w czterech literach. To jest, myślę, coś, co warto zapamiętać. No, ciekawe. Bardzo skuteczna metoda na zapamiętanie tego, co chodzi. Ostatnim rzutem na taśmę. Robert, na początku jeszcze na offline rozmawialiśmy o notatce przed spotkaniem. I tutaj mieliśmy pewną rozbieżność, bo jak wiadomo, do spotkania należy się przygotować, a nie iść tak kompletnie na żywioł. I tutaj mieliśmy pewną rozbieżność tematyczną, czy do tego spotkania, gdy robimy jakieś rozeznanie lub mówiąc po polsku research, należy to sobie zapisać, czy wystarczy mieć to w głowie i tutaj wystarczy powiedzieć, że chyba każda z tych opcji jest w zasadzie dozwolona, bo aż tak dużo tych informacji nie musimy chyba pozbierać, a raczej wiedzieć, z kim i o czym mamy rozmawiać. Myślę, że Tomek, obydwie opcje są dozwolone, natomiast powiem tylko ze swoich najlepszych praktyk.
A zresztą ty chyba to powiedziałeś też w innym kontekście, ale myślę, że to teraz użyję. Jak rozmawialiśmy o jednym z odcinków, to powiedziałeś, dobra, Robert, stop, już nie mów więcej, bo ja chcę być naturalnie ciekawy tego, co ty powiesz. I teraz może być bardzo podobna sytuacja, kiedy zbyt dobrze przygotujemy się do spotkania z klientem. Znaczy, my już wszystko będziemy wiedzieli. Tak, my nie powinniśmy wiedzieć więcej, niż on nam powie. My powinniśmy być ciekawi, co on nam powie. A według mnie łatwiejsze jest to, kiedy nie wiemy wszystkiego. A po drugie, po raz kolejny, to jest optymalizacja. No bo ileż czasu możemy poświęcić na przygotowanie? Jak otworzymy sobie jakąkolwiek stronę internetową, to naprawdę możemy daleko, daleko zabrnąć, a czas leci. A herbata styknie, nie? I to tak niestety jest. Więc trzeba tutaj wyważyć na pewno. Dobra. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zamknąć temat merytoryczny na dzisiaj i jeszcze jedna rzecz, do której bym Was zaprosił, to, drogi Robercie, to nie było planowane, ale myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zaprosić naszych widzów na spinmi.io, bo tam jest bardzo fajny soft, który pomaga nam nie dość, że notować, to jeszcze wspiera codzienny flow, żeby o niczym nie zapomnieć. Zresztą może powiesz o tym dwa zdania. Tak, to ja myślę, że też jest pomysł na spotkanie, żeby to przybliżyć bardziej. Natomiast dzisiaj taki product placement. Pan notatka wziął się też stąd, że właśnie w pewnym momencie postanowiłem stworzyć sobie w cudzysłowie swoje własne narzędzie, bo te, które były na rynku, jakoś nie do końca mi odpowiadały, którym właśnie można robić to, o czym powiedziałem. Czyli dokładnie notować w czasie rzeczywistym, będąc cały czas w kontekście procesu sprzedażowego, oznaczać emocje i robić różne rzeczy, które faktycznie służą temu, żebyśmy na koniec dnia mieli gotowe podsumowanie i również, no w tym akurat soft nam pomaga, mieć przygotowany follow-up, czyli jakby treści pod kolejne spotkanie, w którym z klientem będziemy. Także zapraszam na spinmi.io, spinmi.io. Pewnie znajdziecie to też to na moim LinkedInie. Jest na pewno w opisie tego odcinka. Również. Tak jest. Dobra, jak już zaproponowałeś, Robert, to teraz słowo się rzekło. No i co? I kobyłka, prawda? Czeka. Tak. Następny odcinek będzie o bardzo precyzyjnym podsumowaniu Discovery Meeting. Tylko temu poświęcimy kolejny kwadrans, jak to zwykle bywa, z małym okładem. Tymczasem prosimy Was oczywiście o lajki, szery, udostępnienia, komentarze i wysyłanie w wiadomościach prywatnych swoim znajomym, którzy tego potrzebują. Hashtag. Przestań wreszcie sprzedawać. No właśnie. Ale też pamiętajcie o stronie internetowej. Przestań wreszcie sprzedawać, to tak tylko zaspoileruję. Myślę, że niedługo, bo pod koniec maja będę ostatnie szlify, że tak powiem, robił tematów związanych z przedsprzedażą książki, więc pewnie na początku czerwca pojawi się już informacja o tym, jak będzie można zamawiać książkę Przestań wreszcie sprzedawać. Jeszcze nie kupić, ale robi się pewną... Znaczy autografy będą? Autografy, dedykacje. Wizyty w zakładach pracy. Dobra, słuchajcie, drodzy mili nasi, dziękujemy Wam za te 20 parę minut, które dzisiaj razem spędziliśmy i do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć. Hej pa.